Wykonaj takie działanie. 10,1 odjąć 3,93. Zatrzymaj ten film i spróbuj policzyć na kartce. Zrobimy to teraz razem. Policzmy pisemnie. Zapiszę to najpierw pod kreską. Te dwie liczby. 10,1 i teraz druga liczba. Pamiętaj, że musisz zapisać przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części setne pod częściami setnymi. Zatem powinnam zapisać w ten sposób. Jedności pod jednościami, przecinek pod przecinkiem, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi i tak samo z częściami setnymi. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wykonanie zwykłego odejmowania. Nic odjąć 3. Nic to jest tak naprawdę 0. Można sobie tutaj wpisać 0. 0 odjąć 3 nie możemy zrobić, więc musimy pożyczyć od jedynki całość. Tu będzie 0, a tu będziemy mieli 10. 10 odjąć 3 to jest równe 7. 0 odjąć 9 nie możemy, musimy pożyczyć. Od zera się nie da, więc pożyczymy od jedynki. Do zera oddamy, tu będzie 10. I teraz z tej dziesiątki pożyczymy tutaj zwykłe odejmowanie z pożyczaniem. Tu będziemy mieć 10. 10 odjąć 9 to jest 1. Przecinek przepisujemy. 9 odjąć 3 to jest równe 6. Zatem nasz wynik to 6,17. Pamiętaj o odpowiednim zapisywaniu tych liczb. Przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami. Powodzenia!